Witam na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na film, w którym będę wybierała produkty do makijażu twarzy, których będę używać w tym miesiącu. To będzie taki film organizacyjny. Postanowiłam co miesiąc wybierać takie produkty, ponieważ mam dosyć sporo kosmetyków, ale jednych używam bardzo często, a drugich prawie wcale. No a szkoda, żeby się zmarnowały. Także jeżeli taki film Was interesuje, to koniecznie ze mną zostańcie i zapraszam do oglądania dalej. Na twarzy mam już pielęgnację i najczęściej pod makijaż używam tego kremu z Eveline. To jest krem z serii Beauty and Glow, nawilżający krem do twarzy. A w tym miesiącu postanowiłam używać tego. To jest Bielenda Professionnel Super Lab, nawadniająco-liftingujący krem do twarzy z kwasem hialuronowym i SPF 15. Tego kremu rzadko używam, a on mi się dobrze sprawdza, więc w tym miesiącu postanowiłam używać go częściej. Jeżeli chodzi o bazę pod makijaż, to ja bardzo rzadko używam baz. Ale jak już używam, to albo jest to baza z Paese, taka nawilżająca, albo z NAM. A w tym miesiącu postanowiłam używać tej bazy. To jest rozświetlająca baza z Bielendy. Ona ma takie w środku bardzo ładne granulki, w zasadzie perełki. Bardzo ładnie to wygląda. I one są zawieszone w takim przezroczystym żelu. Także w tym miesiącu postanowiłam używać właśnie tej bazy. Jest to baza nawilżająca, więc dla cery suchej myślę, że będzie się dobrze sprawdzała. Praktycznie chyba w ogóle tej bazy nigdy nie używałam. No a szkoda, bo tak jak mówię, przy cerze suchej nawilżająca baza jest wskazana. To jest baza nawilżająca, rozświetlająca. Przechodzimy do podkładu i na ten miesiąc wybrałam dwa podkłady. Jest to podkład AA Gentle Nude, ja mam go w odcieniu 402 Vanilla oraz podkład L'Oreal True Match Nude i ja mam go w odcieniu 3-4 Light Medium. Wybrałam właśnie te dwa podkłady, bo one są dosyć ciemne, więc na lato będą mi się fajnie sprawdzały. Dzisiaj użyję tego z L'Oreal. Trzeba nim przed użyciem wstrząsnąć. Konsystencję ma bardzo wodnistą. Mamy tutaj połączenie podkładu z serum, więc jest to takie połączenie pielęgnacji z makijażem, które ja na co dzień bardzo lubię. Ten podkład daje nam bardzo delikatne krycie, lekkie, które można delikatnie budować i on minimalnie zastyga. Skóra wygląda na zdrową, wygładzoną, taki koloryt jest wyrównany, ale widać strukturę skóry. Większych niedoskonałości on nie zakrywa. No i właśnie przez to delikatne krycie, po teście tego podkładu miałam go oddać, bo myślałam, że on mi się kompletnie nie sprawdzi. Ja jednak wolę trochę mocniejsze krycie, tak mi się przynajmniej wydawało. No ale tak użyłam go jeden raz, drugi, trzeci i stwierdziłam, że nie, on jednak ładnie wygląda. Zwłaszcza jak jestem opalona, to nie muszę kombinować z przyciemnianiem podkładów, więc go sobie jednak zostawiłam. No i go bardzo polubiłam. On daje efekt drugiej skóry, czyli do takiego makijażu na co dzień, typu make-up, no make-up, on jest idealny. No zobaczcie. Tak wygląda. Nałożyłam jedną cienką kłaczek CC. I zobaczcie, on tak wygląda na skórze przy jednej dosyć cienkiej warstwie. Jeszcze odrobinkę go sobie tutaj dołożę w okolicach nosa. Tutaj zawsze mam zaczerwienienia. No i jest to fajne w tym kolorze tego podkładu, że nie muszę go przyciemniać. A zwykle podkłady, jak już jestem trochę opalona, to przyciemniam sobie tym przyciemniaczem do podkładów znam. Jest to fajna sprawa, no bo nie muszę kupować kilku odcieni jednego ulubionego podkładu, tylko mam jeden i albo go rozjaśniam, albo go przyciemniam. Teraz sobie delikatnie jeszcze wklepię gąbeczką ten podkład, chociaż tutaj nie ma potrzeby go wklepywania, bo on już wygląda bardzo ładnie. Nałożę sobie jeszcze odrobinkę na uszy. Na szyję. Przechodzimy do korektora i na ten miesiąc wybrałam korektor z NAM Chrisless Camouflage.
Ja go bardzo lubię, a dawno go nie używałam. Mam go w trzech odcieniach 03, 04 i 05 i myślę, że teraz najbardziej będzie dla mnie odpowiedni numer 05. On bardzo ładnie wygląda na skórze pod oczami, bo jest lekki, ale mimo, że jest lekki, to daje całkiem dobre krycie. I nie trzeba go nakładać jakoś bardzo dużo. Ja ostatnio nadużywałam korektora z Eveline Wonder Match i łączyłam sobie Wonder Match ten zwykły z rozświetlającym. I co makijaż, to było to samo. No a ten korektor też bardzo lubię, więc postanowiłam, że w tym miesiącu, ponieważ on ma taki dosyć ciemny odcień, ten 05 jest dosyć ciemny, więc stwierdziłam, że w tym miesiącu będę używała właśnie tego korektora. On jest lekki, ładnie wygląda pod oczami i nawet jak go nie przypudruję, to nic się z nim złego nie dzieje. Przechodzimy do kremowego konturowania. Ja w ostatnich miesiącach nadużywałam produktów z Glam Shopu. Jeżeli chodzi o bronzer, to używałam tego w kremie oliwkowego albo z paletek, najczęściej ostatnio z palety Oriental. A w tym miesiącu postanowiłam używać produktów kremowych Revolution we współpracy z Mafashion. I łączę sobie oba kolory tych bronzerów. Wcześniej bardzo lubiłam te produkty, no ale jak zaczęłam znowu używać z Glam Shopu, to już nie mogłam się od nich odkleić. One są bardzo dobre. Bardzo ładnie wyglądają na skórze. Odcienie tych bronzerów są ładne, ale tak jak mówię, ja sobie lubię je ze sobą łączyć. Jakoś najbardziej mi się to połączenie podoba. Jeden jest troszkę bardziej chłodny, drugi trochę bardziej ciepły. Oba produkty, zarówno bronzery, jak i róże, mają dosyć miękką konsystencję i całkiem dobry pigment. Jeszcze sobie troszeczkę wykonturuję nos. Używam pędzla z Glam Shopu GB02. Pędzelek wyczyściłam i przechodzę do róży. Również je ze sobą łączę, ale różę sobie jednak trochę odbijam na dłoni, bo pigment jest dosyć mocny. Zobaczcie, one mają mocny pigment, mimo że je odbiłam już. No ale później jak to wklepię gąbeczką, to będzie to dobrze wyglądało. Lubię używać tego pędzla do kremowych produktów. Właśnie do bronzera i do różu. No i teraz sobie tą stroną gąbeczki, którą nakładam podkład, to wszystko jeszcze wklepię. Tutaj również na nosie sobie jeszcze to troszeczkę wklepię. Produkty bardzo ładnie się blendują, nie rozwarstwiają podkładu, więc jak uda Wam się jeszcze kupić, to polecam. Ja Wam je podlinkuję, bo one są na Allegro bez problemu dostępne. Bo tak stacjonarnie w Hebe, to nie wiem, czy one jeszcze są. Pudry do twarzy i pod oczy wybrałam Znam. Pod oczy będzie to puder Cotton Candy. Nakładam go na gąbeczkę i odbijam na dłoni, żeby nie było go za dużo. On jest bardzo lekki, bardzo drobno zmielony, nie obciąża skóry pod oczami. I ja go daję taką bardzo minimalną ilość. Do twarzy wybrałam dwa pudry. Jeden to jest transparentny, a drugi to jest Satin Loose Powder. On jest już dostępny na stronie nam, także jeśli miałyście ochotę na ten puder, a nie udało Wam się go kupić, to już jest dostępny. Dzisiaj wybiorę ten Satin Loose Powder. Daje bardzo ładne satynowe wykończenie, tak jak zresztą nazwa na to wskazuje. Delikatnie wygładza skórę i zmniejsza widoczność porów.
Lubię ten puder, ale ostatnio nadużywałam pudrów z Claresy i też z Eveline. No a te poszły w odstawkę, więc czas to zmienić. Jedyne co mnie wkurza, to opakowanie tego pudru, bo ona ma taką siateczkę, no i nie ma gdzie go przesypać, bo tutaj jest takie wypukłość w tym opakowaniu. Z jednej strony fajnie, no bo ten puder nam się nie wysypuje, a z drugiej strony nie mam go za bardzo gdzie wysypać. No można by na jakąś płytkę albo inną zakrętkę, natomiast no wolę jednak jak jest puszek, a mam tą zakrętkę taką zwykłą, którą mogę sobie, na którą mogę sobie przełożyć ten puder. Jeszcze tutaj na brodę strefę tę muszę trochę bardziej przypudrować, bo ona mi się bardziej świeci, zwłaszcza jak jest gorąco. Jeżeli chodzi o makijaż brwi, to ja ostatnio używam tej kredki z Eveline. To jest pomada w kredce. No i tutaj nie będę nic zmieniała, bo ta pomada mi się bardzo dobrze sprawdza. Ładnie się na brwiach utrzymuje przez cały dzień. Jedyne co, to trzeba z nią uważać, bo ona jest dosyć miękka i szybko się łamie. Natomiast ta pomada się na brwiach utrzymuje cały dzień. Nic się z nią nie dzieje, więc tutaj nie będę wymyślać nowego produktu, którego będę używać, bo wiem, że i tak będę używać tylko tej pomady. Ja mam ją w dwóch odcieniach. Teraz sobie domaluję takie drobne kreseczki, które mają imitować włoski. Planuję w najbliższym czasie wrzucanie już dwóch filmów na kanał, ale zastanawiam się, czy wybrać poniedziałek, sobotę, czy niedzielę. Najbardziej jestem skłonna wrzucać je w sobotę, tak jakoś, nie wiem, wydaje mi się, że ja najczęściej filmy oglądam w sobotę. No i myślałam o godzinie, jeżeli będzie to sobota albo niedziela, no to na godzinę gdzieś 9:00. Dajcie znać, jaki dzień Wam najbardziej pasuje. Oj, bo szczerze mówiąc, nie wiem, który będzie najlepiej. Ja sobie lubię oglądać filmy, na przykład jak robię śniadanie albo sprzątam, to sobie wrzucam takie filmy i je oglądam. Natomiast napiszcie, który dzień wydaje Wam się najbardziej sensowny. Mały idzie od września do przedszkola, więc no myślę, że już będzie mi łatwiej wrzucać dwa filmy w tygodniu. Teraz wracam do korektora, który nakładałam pod oczy i troszeczkę sobie wyczyszczę pod brwiami. No i tak wracając do tego wrzucania dwóch filmów na YouTube'a, jak jestem z młodym cały czas, to nie ma opcji, żebym wrzucała dwa, bo po prostu nie wyrabiam z montowaniem. Ale ostatnio przycisnęłam się bardziej i udaje mi się montować dwa w tygodniu, więc myślę, że już będzie lepiej. No ale teraz się zastanawiam właśnie, jaki dzień w tygodniu wybrać. Więc błagam, pomóżcie mi w tej kwestii, bo naprawdę nie wiem, który będzie najlepszy. Jakiś czas temu w Rossmanie kupiłam paletkę rozświetlaczy, to jest NAM Sparkling Desert. I ja jej jeszcze nigdy chyba nie używałam, z tego co kojarzę. Ona tak, no nie, nie używałam jej ewidentnie. Tak wygląda w środku. Jest dosyć ciemna, to jest takie połączenie trzech odcieni rozświetlacza, ale myślę, że na lato będzie bardzo fajna. No i w związku z tym, że jej jeszcze nie używałam, to myślę, że wymieszam sobie ten i ten rozświetlacz i będę ich używała, bo błyszczy się bardzo ładnie. Kupiłam też paletę błyszczących cieni z tej samej serii. Zupełnie przypadkiem
udało mi się je kupić, bo miałam bardzo wielką ochotę na te produkty, no ale oczywiście jak to ja, zanim się zebrałam, żeby je kupić, to już ich nie było. Aż tu nagle pewnego pięknego dnia w Rossmanie patrzę, a one są, więc je szybko złapałam. I do tego jeszcze były na promocji, więc je szybko złapałam, bo na stronie nam, jak próbowałam je kupić, to nie było opcji. Już były wyprzedane. Te rozświetlacze są dosyć ciemne, więc na lato będą mi się fajnie sprawdzały. No niestety na jesień i zimę zupełnie nie. I ponieważ tutaj nałożyło mi się zbyt dużo, to ja użyję tego pędzla, który nakładam puder i to troszeczkę rozblenduję. Ładnie to wygląda, nie wiem jak to wygląda w kamerze, ale wydaje mi się, że troszeczkę ten najciemniejszy odcień jest dosyć ciemny. Zbyt ciemny. Myślę, że one też fajnie będą wyglądały na oczach. No, ale nie wiem. Czy to się odcina? Patrzę w podgląd. Chyba się nie odcina. Chyba dobrze to wygląda. Więc będę ich używała w tym miesiącu. Będę sobie mieszała w różnych konfiguracjach i zobaczę, jak to wygląda. Ja czasami tak mam, wiecie, że bardzo mi się coś podoba. Zbieram się, żeby to kupić. No ale się tak zbieram, w międzyczasie kupuję jeszcze sobie inne produkty. No a przychodzi co do czego chcę kupić i się okazuje, że niestety to już nie jest dostępne. Ale tutaj na szczęście udało mi się dorwać te dwie paletki. Czyli tą paletkę z rozświetlaczami i paletkę cieni błyszczących. I przechodzimy do makijażu ust. I tutaj w zależności od nastroju albo stylizacji jaką mam, tak wybieram produkty, więc na pewno nie będę używała jednej pomadki czy jednej konturówki. Na dzisiaj wybrałam konturówki z Eveline Varieté i zastanawiam się, mam wszystkie trzy odcienie, zastanawiam się nad odcieniem numer 03 i 02 i wydaje mi się, że 02 będzie lepsza na dzisiaj. Jeżeli chodzi o błyszczyk oraz pomadki, to również wybrałam z Eveline z kolekcji Flower Garden. I się tak właśnie zastanawiam, czy użyć tego błyszczyka, czy pomadek. W sumie tego błyszczyka używam bardzo często, a tych pomadek znacznie rzadziej, więc może użyjemy pomadki. Wybiorę odcień numer 2. 02. Ładny kolorek. Dobrze pasuje do tej konturówki. To jest taka pomadka nawilżająca. Ona nie jest jakoś bardzo trwała. Nie utrzymuje się na ustach zbyt długo. No ale ładnie wygląda. Usta wyglądają na takie nawilżone. Nie przesusza ust. No tylko trzeba jak gdzieś wychodzimy ją mieć ze sobą, żeby ją dokładać. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że taki makijaż wpadł Wam do gustu. W opisie znajdziecie listę użytych przeze mnie kosmetyków. Dajcie proszę znać w komentarzach, co sądzicie o tych kosmetykach, czy któryś z nich jakoś szczególnie Wam się spodobał i czy może je macie. Jeśli tak, to jak Wam się sprawdzają? Jeżeli film Wam się podobał, to proszę o łapkę w górę i subskrypcję kanału. Dzisiaj dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego filmu.